Witajcie! Mamy jesień, której zmienna aura zniechęca do wychodzenia z domu. Jednak o zdrowie należy dbać przez cały rok, dlatego dziś pokażemy Wam kilka prostych sposobów na zachowanie dobrej formy. Zobaczcie! Oczyszczanie jest bardzo ważne dla naszego organizmu. Powinniśmy wykonywać je regularnie, aby utrzymać się w jak najlepszym zdrowiu. Detoks możemy z powodzeniem zafundować sobie w domu dzięki specjalnej wodzie. Pokażę Wam dzisiaj, jak ją zrobić. Do butelki wlewamy niegazowaną wodę mineralną. Dodajemy 4 plasterki pomarańczy, 6 plasterków ogórka, 4 plasterki cytryny oraz 4 listki mięty. Na koniec całość odstawiam do lodówki na minimum godzinę. Pomarańcze pomogą wzmocnić naszą odporność. Ogórek sprzyja wypłukiwaniu się toksyn z organizmu. Cytryna reguluje pracę układu pokarmowego, a mięta pozytywnie wpłynie na ogólne trawienie. Taka pyszna woda poprawi nasz metabolizm, pomoże oczyścić organizm z toksyn i doskonale go nawodni. Detoks przy jej użyciu stosujcie minimum 2 tygodnie. Spróbujcie same. Wiecie, że proste plecy mają wpływ na wygląd Waszego biustu? Pewnie słyszałyście o tym nie raz, ale i tak mimo to garbimy się. Wystarczy raz dziennie wykonywać kilka prostych ćwiczeń, które z pewnością poprawią Waszą postawę. A Wy dzięki temu poczujecie się bardziej atrakcyjne. Zobaczcie! Na początku wyciągam dłonie przed siebie. Monia robi dokładnie to samo, tylko że układa swoje dłonie pomiędzy moimi. Teraz Monia próbuje rozszerzać ręce, a ja próbuję je składać. Dzięki temu wytwarzamy opór i w ten sposób ćwiczymy przez 3 sekundy. Raz, dwa, trzy. Rozluźniamy mięśnie, po czym to samo ćwiczenie wykonujemy jeszcze raz. Kolejne ćwiczenie jest równie proste co poprzednie. Wyciągamy na początku ręce przed siebie, łokcie wysoko i napieramy dłonie na siebie. Robimy to 3 sekundy. Raz, dwa, trzy. Po czym rozluźniamy mięśnie i tę serię powtarzamy 15 razy. Raz, dwa, trzy. I jeszcze raz. Raz, dwa, trzy. Dalej, dalej, nie obijamy się. Raz, dwa, trzy. Jeszcze trochę dacie radę. Raz, dwa, trzy. Okej, teraz troszeczkę utrudnimy to zadanie. Słuchajcie, jeżeli będziemy napierać kostki tutaj, nadgarstki na siebie, wtedy to ćwiczenie szybciej będą rezultaty. Zobaczymy, jak to ćwiczenie nam poprawia biust, wygląd biustu. Do kolejnego sposobu użyję zwykłych butelek z wodą. Podnoszę ręce do góry i uginam je w łokciach, po czym przyciągam je do siebie i oddalam. Przyciągam, oddalam. Pamiętajcie o prostych plecach. Te proste ćwiczenia pomogą Wam wzmocnić mięśnie klatki piersiowej, które odpowiadają za podtrzymanie piersi. Ćwiczenia wpływają też na ujędrnienie i uniesienie tej partii ciała oraz ładną postawę. Dziewczyny, wiele z nas choruje na nowotwór piersi, dlatego musimy mówić, jak bardzo ważna jest profilaktyka, do której zaliczamy samo badanie piersi. Odpowiednio wcześniej wykryty rak to szansa na powrót do zdrowia. Więcej o tym powiemy Wam na końcu odcinka. Przy okazji zapraszam Was do wzięcia udziału w akcji Bra Day. Oglądajcie koniecznie! Na dobrą formę wpływa to, co jemy, dlatego warto zwracać uwagę na to, z czego komponujemy nasze posiłki. Dziś zaproponuję Wam kotleciki z komosą ryżową, która zaliczana jest do tzw. superfoods, czyli niezwykle zdrowych i korzystnych dla naszego organizmu produktów. Na początku pół szklanki wymoczonej przez noc fasoli płuczę i gotuję w wodzie do miękkości. Gotuję także pół szklanki komosy ryżowej zgodnie z opisem na opakowaniu. Następnie przekładam do blendera ugotowaną fasolę, komosę ryżową, pokrojoną szalotkę, ćwierć szklanki otrąb owsianych, jajko, łyżkę kminu rzymskiego, sól i pieprz do smaku i wszystko razem miksuję. Teraz na rozgrzany olej kokosowy nakładam kotleciki i lekko smażę je z obu stron mniej więcej 5 minut. Na koniec przygotowuję sos. Do szklanki jogurtu naturalnego dodaję startego ogórka, przeciśnięty przez praskę duży ząbek czosnku, sól i pieprz do smaku oraz wszystko mieszam. Kotleciki podaję z sosem czosnkowym i z ulubioną surówką. Komosa ryżowa to źródło pełnowartościowego białka i zdrowych kwasów. Pomaga uzupełnić mikroelementy, dodaje energii, no i podkręca metabolizm. Ponadto bardzo dobrze smakuje, można z niej komponować posiłki aż od śniadania do kolacji.
Po morderczym treningu przyda się chwila relaksu dla Waszego ciała, dlatego dziś pokażę Wam, jak w prosty sposób zrobić wałek do masażu. Na początku docinam rurę PVC do rozmiaru karimaty. Następnie za pomocą kleju montażowego przyklejam do niej karimatę. Na koniec odcinam nadmiar karimaty i gotowe. Z wałka korzystamy bardzo intuicyjnie, wykorzystując ciężar własnego ciała. Należy położyć się na rolce, tą częścią ciała, w której odczuwamy ból, i powoli przesuwać się po niej, zatrzymując w najbardziej bolesnych miejscach. Pamiętajcie, aby taki masaż wykonywać zawsze po treningu i żeby trwał nie dłużej niż 10-15 minut. W okresie jesienno-zimowym nasza skóra wymaga naprawdę o wiele więcej pielęgnacji. Dzieje się tak dlatego, że nasza naturalna bariera ochronna jest po prostu słabsza. A efektem tego może być to, że skóra staje się bardziej przesuszona, odwodniona i po prostu szorstka. Aby zapobiec tym problemom, polecam stosowanie domowego balsamu, który nie zawiera żadnych chemicznych konserwantów. Oglądajcie! Na początku do miseczki wkładam pół szklanki oleju kokosowego, 2 łyżki masła shea, 10 kropli olejku organowego, 20 kropli olejku pomarańczowego oraz pół łyżeczki witaminy E, która działa konserwująco. Następnie mniej więcej 5 minut miksuję razem wszystkie składniki, tak aby całość zrobiła się puszysta. Na koniec przekładam balsam do słoiczka i gotowe. Domowa mikstura z masłem shea ma naprawdę mnóstwo zastosowań. Możecie używać jej jako balsamu do ciała, albo jako kremu do rąk, kremu na mróz, nawet kremu do twarzy, szyi i dekoltu. Pamiętajcie tylko, aby trzymać ją w szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze do 23 stopni. Jeżeli będzie za ciepło, schować ją do lodówki, bo inaczej się rozpłynie. To tylko kilka przykładów na to, jak dbać o zdrowie bez względu na porę roku. Pamiętać o sobie trzeba na co dzień. Dziewczyny, lepiej jest zapobiegać niż leczyć, dlatego róbcie badania profilaktyczne. Już niebawem, 22 października w Łodzi, odbędzie się bardzo ważna dla nas kobiet akcja o nazwie Bra Day, która na całym świecie promuje wiedzę o rekonstrukcji piersi. Niewiele z nas wie, że każda kobieta, która przez chorobę nowotworową straci pierś, ma prawo do refundowanego przez NFZ zabiegu rekonstrukcji piersi. To bardzo dobra wiadomość. Szczegóły akcji znajdziecie tutaj, sprawdźcie koniecznie. Nie bójmy się mówić o tym głośno, bo taki zabieg nie jest hollywoodzką fanaberią, na którą mogą sobie pozwolić jedynie celebrytki.